Wykonało się, Ojcze. W Twoje ręce powierzam ducha mego. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Modliłam do Boga. Boga nie ma! Nie ma? No chyba nie ma, skoro tyle się modliłam i nic mi to nie dało.
to tyle poniewierki, mąż ma mnie za nic, a Bóg mi każe kochać i przebaczać. Boże, gdzie jesteś? Nie ma go, został zamknięty i zabity w grobie. On nam nie jest potrzebny. Świat sobie poradzi bez Boga. Krzyczący wolność, kręcą pędzla, krzyczący męstwo, drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta, krzyczący łaska, śni się szapot, mądrość, odmieniający. Szczęście to wolność, to moi kumple, piwo, woda i dziewczyny. Życie bez Boga to jest to. Życie bez Boga to jest to! Życie bez Boga to jest to! Krzyczący mściwa, głos się łamie, krzyczący wierność o zdradzaniu. Kto woła prawda, zwykle kłamie, krzyczący wielkość tacy mani. Jawność opieszcza głos z ukrycia, żądają reguł gry szulerzy. Głosują śmierć obrońcy życia, do wiary wzywa. Państwo zabiorą oczywiście mamę na święta. Tak. Moje męci je ma na nanty. Mama czytaje. Ale Bóg to widzi. A Boga nie ma. Tak mi będzie przykro powiedzieć o tym państwa mamie. Tak przykro. Boga nie ma. Kiedy wierzysz w Boga, musisz przestrzegać przykazań moralności. No właśnie, po co bez Boga żyje się wygodnie? Jestem szczęśliwa, a ty? Ja też. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. No mu się modlisz? Po co? Tylko denerwujesz mnie z tym modleniem. Nie będę mieszkała z Tobą w jednym pokoju. Jestem Matka Boża, mam się modlić, muszę być pobożna.
po śmierci mamy, do podziału. Zostało tak, ale tylko mnie. Jak to, siostro? Testament mama zapisała tylko na mnie. Oszukałaś mnie na wszystko, a Bóg to wszystko widzi. Boga nie ma. Ludzie, ludzie, dlaczego w waszych sercach nie mieszka miłość? Dlaczego widzę u was głód zemsty, głód nienawiści, której nam nie trzeba? To ja jestem Jezus Zbawiciel. Nie uwierzyliście, że jestem Synem Boga. Mówicie, że życie bez Boga to jest to. Błądzicie. Pojednajcie się z sobą. Pojednajcie w Bogu. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Co robi sąsiadko? Nic, nic takiego. A wódka gdzie jest? Nieważne jak, Boga nie ma, czym nam się pociesz? Idź stąd!
Od wielu dni jesteś taka smutna. A co cię to obchodzi? Martwię się o ciebie. Sam powiedziałeś, że Boga nie ma. Ty też jesteś zbędny. Wynoś się! Ukradłaś mi je! Zgubiłeś je, a teraz mnie oskarżasz? Jestem złodziejką! Jestem złodziejem, nienawidzę cię! Chcemy się bawić! Ale nie mamy kasy! Mamy, nie mamy kasy! Mamy kasy! A twoja mama święta spędziła sama. Dam mi spokój! Zdradzasz mnie? Co ty wygadujesz? Jesteś oszustem, nienawidzę cię! Mówisz głupoty! Jestem bardzo chora. Czuję, że umieram. Nie błagam, czasu. Byś przyjechała. Nie mam czasu. Siostro, błagam. Nie mam czasu.
Mój ojciec, dobry Bóg, nikogo nie zabija i was nie zabije. Pragnie tylko, byście porzucili niepokój w sercu i nienawiść. I was o to proszę. Popatrzcie, do czego może doprowadzić nienawiść. Popatrzcie, obok was. Do wojny? Do wojny? Do wojny? Do wojny? Do wojny? Do wojny. Do wojny. Tak, do okrutnej, barbarzyńskiej wojny. Chcecie jej? Nie. Wiem, że nie. Zatem przyjmijcie ode mnie dary i drogi zgubionej odnajdźcie ślad. Daję wam dar nadziei, mocniejszy niż nienawiść. Daję wam dar wiary, odsuwającej chwasty tego świata. Daję wam dar miłości i przebaczenia, bo za każdego przeszedłem drogę od śmierci do życia. Więc mnie ogniem i
Czuję się taka samotna. Porozmawiasz ze mną? Porozmawiam! A wódka? Rzuciłam to świństwo. Potrzebuję kontaktu z człowiekiem, z zmartwychwstałym Chrystusem. On mnie odmienił. Chciałam się przeprosić, zachowałam się tak brzydko, ale byłam zagubiona. Już nie jesteś? Nie, bo na nowo uwierzyłam w Jezusa, w Jego zmartwychwstanie. Ja też uwierzyłem w Jezusa, bo bez Niego jest życie takie niejakie i puste. Idziemy na piwo? Nie, to głupota, egoizm. Myślimy tylko o przyjemnościach. A obok nas taka tragedia. Pomóżmy tym ludziom i kupmy na przykład im żywność. Tak, tak, jej tu na usia. Byśmy lepiej wiedzieli, to nasza praca. Nie uważasz, że powinniśmy zabrać mamę już do nas na święta? Tak. Tak? A kto zmienił twoje zdanie? Jezu. Wybaczysz mi podejrzenia? Już ci wybaczyłem. Bądźmy już razem blisko i blisko Jezusa. Tak, bądź mi blisko Jezusa. Bo bez Jezusa nie żyje się łatwiej i wygodniej. To bzdury! O
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym Wybaczyłaś mi? Bóg ci wybaczył, nie mam żalu. Chcę być z tobą, chcę, żebyś wyzdrowiała. Kocham cię, siostro. Ja też cię kocham. Thank you.
dobre słowo. Puste. Życie w nienawiści to grzech największy, to moje zmartwychwstanie, to pojednanie w tobie, w człowieku i z drugim człowiekiem. Czyńcie pokój, czyńcie pokój. Niech pokój zapanuje na świecie. Żyć.
Bogdan. Bogdan. Dziękuję. Dziękuję z całego serca. Nie sądziłem, nie chodzi o czy zagrali dobrze, czy się, proszę Państwa. To nie ma znaczenia. Chodzi o emocje. Zagrali rewelacyjnie, naprawdę, kochani. Ale jak się pomylili 10 razy, 20 się nie pomyliali razu, chodzi o emocje. Zawsze uważam, że jak nie ma emocji, jest przedstawienie, no o czymś tam jest. I potem zapominamy, to nie ma sensu tego robienia. I zawsze mówię moim przyjaciom, pracuję już 30 lat w teatrze, pomyliły się nie szkodzi, ale jak nie widzę zaangażowania, nie ma tego, co przepływa między nami, to wtedy to przedstawienie jest nijakie. I myślę, że to nie było przedstawienie nijakie, było o czymś ważnym, o czymś, co po prostu nas boli. Bo to zmartwychwstanie nie będzie pełne, jeżeli gdzieś, prawda, ktoś cierpi. I nie będzie też u nas pełne, skoro my po prostu jesteśmy niepogodni i tacy gdzieś zagubieni. Właśnie ten tytuł zapomniałem powiedzieć, taki byłem jeszcze przyjęty tą sytuacją taką prywatną. Ludzie zagubieni, ludzie pojednani. Tak to sobie wymyśliłem. Tłumaczyłem moim przyjaciołom bardzo długo całą koncepcję, bo oczywiście się nie zgodzić z tym, że nie ma Boga. Mówię, na razie nie ma Boga. Potem to wszystko się zmieni. To musicie mi zaufać, że to jest taka pewna droga, prawda? Protestowali, dlaczego mam mówić, nie ma Pana Boga. Buntowali mi się czasami na próbach, ale mówię, moi drodzy, będzie trzecia część. To się rozbudowywało i dlatego zaufaliście mi, że jednak Bóg zwycięża prawda, zwycięża miłość, zwycięża wszystkim to, co jest najpiękniejsze w człowieku, czyli to otworzenie się na tego człowieka. Drodzy Państwo, nie chcę dużo mówić, bo myślę, że Spektak wszystko powiedział. Cieszę się ogromnie, że także się po prostu to udźwignęli. Ja podziękuję wykonawcom, Ewa Gołębielska, proszę bardzo. Piotrek Sobczak. Kołodziej. Właśnie. Miałem Sobczak i dlatego Boguś Gierający Pana Jezusa musiał być w innych rolach być, bo niestety Piotrek nie udźwignął tego, nie miał możliwości. Przepraszam, Piotrek Kołodziej. Z tymi Piotrkami tak jest. Waldek Panek. Brawo. Dorotka jeszcze, to... Dorotka! Dąbek! Dorotka Dąbek! Jej mama Ula Dąbek! A w których rolach konieczności niezrównany, wspaniały, jak i wszyscy opowiadali, Bogdan Stroka! Gosia Zawali. Justynka Maciaszek. I Basia Całka. Brawo! Chcę również podziękować, chociaż mnie ta osoba prosiła, żeby nie wymieniać nazwiska, ale niestety to zrobię, bo chcę jej bardzo, bardzo podziękować. Ewa Proboszcz, prosimy. Brawo! Proszę. Pomagała mi tutaj w tym całej organizacji, gołąbki wykonała i trzymała mi tutaj tych moich przyjaciół, prawda, żeby wszystko się udało. Dziękuję szefowi za zaufanie, Ewie Bartosiu za pomoc, za empatię, za zrozumiałość, bo mówi, powiedz to wszystko Ewie, tylko nie powiedziała, której Ewie. Dziękuję Państwu za obecność. No cóż więcej, no cieszmy się świętami, ale pamiętajmy o tym też przesłaniu, które tutaj niesie nasz spektakl. Dziękuję Marianowi za to nagranie, bo może gdzieś tam, prawda, trafi pod strzechy. No jestem dumny z Was, moi kochani, że taki trudny temat i tak długie spektakl, przez prawie godzinę żeśmy tutaj byli na scenie, a przecież wiadomo, że to nie jest łatwo utrzymać tego. Moi drodzy, ponieważ to też są moi aktorzy z liceum, bierzemy się do roboty i też pokażemy, prawda? No mam nadzieję.